Zrobimy pajączka. Zajrzyjmy do zestawu. Przyklejana lampka, z której będzie korpus pajączka, listwa stykowa żeńska, płytka Arduino Nano, patyczki do lodów, też będą potrzebne, do tego parę uszczelek, sterownik silniczka L298, dwa silniczki 5V do zabawek, dwie duże przewiercone nakrętki od butelek i dwie małe, też z otworami. Oraz dwie baterie 9V. Dobrze. Mamy też kabel mini USB do połączenia Arduino z komputerem. Dalej, cztery żeńsko-żeńskie przewody do list wstykowych. Przewód będzie potrzebny do łączenia elementów. Są też dwa zatrzaski do baterii do przeniesienia napięcia z baterii do sterownika silniczka. Mamy także szeroką podkładkę i dwie trójkolorowe diody LED czerwono-niebiesko-zielone. Będą też potrzebne dwa oporniki, jeden został w pudełku. I przyda się spinacz do papieru. Przygotujcie taśmę izolacyjną lub rurkę termokurczliwą do zabezpieczenia odsłoniętych połączeń elektrycznych. A teraz zobaczmy narzędzia, którymi to wszystko poskładamy. Odsunę to. Potrzebny będzie ściągacz izolacji albo szczypce lub nożyczki, żeby zdejmować izolację z przewodów. To są szczypce tnące, polecam je Wam, plus zwykłe kombinerki do zaciskania oraz długie szczypce do robienia pętli. Będziemy używać małego śrubokręta oraz pistoletu na klej. Przyda się nam również lutownica do łączenia przewodów. Połączenie cyną jest trwalsze. Do izolacji termokurczliwej weźcie też opalarkę.